Dzisiejszy kryzys jest kryzysem cywilizacyjnym, jest kryzysem upadku modelu państwa, które miało ambicja zastępować relacje międzyludzkie, zastępować rodzinę. Odbierało przy tym nadmierną część owoców pracy, dlatego, tak jak to dzisiaj widzimy, bankrutuje. Konsekwencją doniosłą tego stanu rzeczy jest zapaść demograficzna i rozpad rodziny. Szczęśliwie w Polsce ten program demoralizacji mamy o jedno pokolenie opóźniony. Mamy jeszcze czas do tego, żeby odwrócić ten marsz w przepaść. Dlatego wszystkich ludzi podobnie myślących, ludzi dobrej woli, ludzi szanujących tradycje i jednocześnie chcących się odwołać do naszych dobrych doświadczeń, życia w wielopokoleniowej rodzinie, cieszenia się obcokoleniami, obecnością dziadków, a w dalszej perspektywie również wnuków. Zapraszamy do czynnego zamanifestowania przywiązania do tych tradycji i woli kontynuowania tego, co było początkiem i fundamentem naszej cywilizacji, zatem rodziny z jej wielopokoleniowymi relacjami rodziny cieszącej się licznym i dobrze wychowanym potomstwem. Okazją do zamanifestowania przywiązania do tych wartości będą marsze organizowane w całej Polsce, również w naszym województwie 26 maja. Na te marsze wraz ze znajomymi i przyjaciółmi wszystkich Państwa zapraszamy.